Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Drodzy Państwo, to już oficjalne pis zarżnął polską gospodarkę. Wiemy to oficjalnie z danych Eurostatu, czyli takiej specjalnej organizacji, która bada poziom pewnych statystyk w całej Unii Europejskiej, to z podziałem na strefę euro i Całą Unię Europejską i wynika z niej, że za czwarty kwartał 2020 roku nasza gospodarka niestety się skurczyła. A to nie wszystko! Nie to, że się skurczyła, co generalnie wyniki naszej gospodarki są na szóstym miejscu. Tyle że od tyłu. Weźcie pod uwagę, jak dużo jest krajów w Unii Europejskiej i zobaczycie, że jesteśmy w czarnej D. Zwłaszcza, że ten poziom polskiej gospodarki na tym poziomie, jaki jest, i tak jest budowany na kredycie, co będzie miało gigantyczne konsekwencje dla dalszego funkcjonowania naszego kraju, naszych wnuków, prawnuków. Mimo wszystko, mimo tego, że jest tak fatalnie, mimo że nasza gospodarka jest oficjalnie zarżnięta, wśród polityków szeroko rozumianego prawa i sprawiedliwości, a także w spotach, materiałach promocyjnych, które widziałem chociażby w internecie, politycy no i w ogóle ta formacja śmie twierdzić, że. Oni uratowali polską gospodarkę, że dzięki ich działaniom ileś tam milionów miejsc pracy zostało zachowanych i że dzięki nim w ogóle nasza gospodarka ma się tak świetnie. No to to jest kłamstwo. Polska gospodarka nie ma się świetnie, ma się fatalnie i to mimo tego, że by ją stymulować, Załatwili nas na co najmniej 50 lat do przodu. O tym będzie w dalszej części tego vlogu. I warto sobie zdać sprawę, jak to jest, że ci politycy prawa i sprawiedliwości, jak Kłamią, że mm, wyciągnęli naszą gospodarkę za uszy, że dzięki nim mamy takie świetne wyniki. To oni zdaje się mówią to z sensem i podpierają się nawet jakimiś badaniami, jakimiś wykresami, jakimiś danymi liczbowymi. I to chyba nawet parę razy pada tam nazwa Eurostat. Więc jak to możliwe, skoro jest tak do dupy, to jakim cudem jest tak wspaniale. No, tutaj kłania się takie stare powiedzenie, że jest oszustwo, jeszcze większe oszustwo, turbooszustwo i statystyka. Nauka statystyki daje taką możliwość, że jak się odpowiednio porówna do siebie odpowiednie wartości, albo wybierze wartości za jakiś specyficzny okres to można udowodnić naprawdę bardzo bardzo wiele rzeczy. Ja pamiętam jak na studiach yy, bardzo sympatyczny doktor. Nie pamiętam już jak miał na nazwisko, ale może to lepiej, że mnie używał, bo jeszcze będzie miał kłopoty przez to, że go pochwalę. Fantastyczny doktor od ekonomii, prodziekan yy, mojego wydziału, yy, żeby nam pokazać jak statystyka bywa zwodnicza i że nic nie należy brać jako prawdę objawioną i zawsze trzeba myśleć. To pokazywał nam, że statystycznie da się udowodnić np. korelację między pogłowiem świń w Ameryce Południowej a częstotliwością chodzenia rolników do kina w Polsce. Co te dane mają ze sobą wspólnego? Jak jedna wynika z drugiej? Nic nie mają ze sobą wspólnego i kompletnie żadna z, jed... żadna z drugiej nie wynika. Po prostu przypadkiem tak się złożyło, że jak w Ameryce Południowej szło do góry, to w Polsce szło do góry. Jak tam spadało, to tu spadało. I dało się wyliczyć y, matematyczną zależność, która wynikała z koincydencji. Ale mniej o nauce statystyki, przejdźmy do praktyki. Jak to wyszchodzi PiSowi, że jest tak świetnie, skoro jest tak do dupy? Oni po prostu biorą dane za trzeci kwartał. Za trzeci kwartał 2020 roku, gdzie, gdzie rzeczywiście było fantastycznie, bo po tym jak y, pierwszy kwartał był taki sobie, czyli styczeń, luty i spora część marca była, była w miarę normalna, no bo ten wirus to się pojawił. Na początku medialnie w Polsce obostrzenia zaczęły się w marcu, nie? Wcześniej było trochę paniki, ale tylko trochę i na gospodarkę się mało przekładała, lub nawet przekładała się paradoksalnie dodatnio, bo ludzie bojąc się tego, co będzie, robili gigantyczne zapasy. A gigantyczne zapasy to gigantyczne zakupy. A gigantyczne zakupy u jednego to gigantyczna sprzedaż u drugiego. Biznes się kręci. Natomiast potem zrobiło się już słabo. E, drugi kwartał. To, to już był fatalne Przypomnijmy, że dużą część marca, i dużą część kwietnia, mieliśmy twardy lockdown. Potem <gryw> pojawiły się na horyzoncie wybory prezydenckie, więc już potem było lepiej. Trochę pan Mateusz Morawiecki ogłosił, że wygrał z wirusem choć chyba można by powiedzieć to bardziej adekwatnie, skłamał, że wygrał z wirusem, że oszukiwał nas, że wirus jest w odwrocie, że nie ma się czego bać. Panie premierze, pan to powie tym dziesiątkom tysięcy zmarłych w wyniku zapaści systemu opieki zdrowotnej i powiązanych z koronką też i setkom tysięcy zmarłych. Tam pan pan, pan im powie, że nie ma się czego bać, nie? No, to trochę takie wredne było, zwłaszcza, że robiliście to pod wybory, żeby, bo Polacy, którym wmówiliście, że wygraliście z koronką, chętniej na Was zagłosowali, znaczy konkretnie na Pana prezydenta Duda. Tam różnica między panem Dudą a panem Trzaskowskim minimalna, że się tak wyrażę, była, ale i o to chodzi. E, no, powie, właśnie było normalnie, bo szły wybory. Pan Morawiecki ogłosił, że, że wygrał z wirusem. Inni politycy Prawa i Sprawiedliwości mu wtórowali. Pan Morawiecki nawet publicznie chwalił e, łamanie obostrzeń, czyli to, że tam przychodzili na wiece wyborcze, gdzie nie dało się zachować dwumetrowego odstępu, że tam ludzie bez maseczek przychodzili itd. itd. I tak dalej. Ale, yy, 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 ale co się stało? Stało się to, że było poluzowanie. Poluzowanie było, co prawda, nadal było jakoś tak dziwnie, bo na przykład w, w hotelu nie można było zjeść normalnie obiadu w restauracji, yy, serwowanego ala szwedzki stół, tylko, tylko szwedzki stół był. I tam wszystkie dania były wyłożone, tylko nie można było sobie samemu nałożyć, bo to zaraża, e, tylko pracownik hotelu musiał nakładać i wtedy już nie zarażało. Takich absurdów było dużo, to na pewno wpływało na koszty, no bo tym pracownikom trzeba było zapłacić, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, Niemniej jednak było swoiste odmrożenie gospodarki. I to odmrożenie gospodarki, takie swoiste, nawet jak było bardzo, bardzo swoiste, i nawet jak w sierpniu już było sporo gorzej, to jednak. Dzięki dwóm rzeczom. Po pierwsze, sile polskich przedsiębiorców, którzy otrząsnęli się po tym nokaucie lockdownowym dwumiesięcznym i po prostu zaczęli zapierdzielać. I to, co im politycy zniszczyli, to oni siłą swojej pracy odbudowali. Znowu biznes zaczął się kręcić z obostrzeniami, z utrudnieniami, w gąszczu przepisów bardzo często bzdurnych, durnych, niezrozumiałych i. Ciężki do, do interpretacji to mało powiedzieć, um, no, ale, no ale się kręcił, tak? I z tego wziął się wzrost PKB w trzecim kwartale. I ten wzrost PKB w trzecim kwartale rzeczywiście był dość duży. Ale on wynikał nie z tego, że PiS coś tam zrobił wspaniałego i że tutaj po prostu, no nie wiem, Pan Morawiecki wymyślił nową formułę zarządzania biznesem, dzięki której efektywność przedsiębiorstw zwiększyła się średnio o 17%. Nie, po prostu politycy przestali trochę przeszkadzać, tak? Nawet sporo przestali przeszkadzać, ale dalej przeszkadzali, tyle że mniej. I to już wystarczyło do tego, żeby polski przedsiębiorca pokazał po raz kolejny swoją siłę, a Polacy jako naród pokazali, że, że są z przedsiębiorcami. Kupowali, yy, korzystali z usług. No oczywiście nie robili tego go, go, z takiej jakby miłości do przedsiębiorców, tylko po prostu chcieli zjeść obiad, chcieli gdzieś wyjechać, chcieli coś kupić bo bardzo, no po prostu chcieli normalnie żyć. A żeby normalnie żyć, to czasem trzeba coś kupić albo, albo coś wynająć, jakieś usługi skorzystać. Biznes się zaczął kręcić i fru, to wystrzeliło rzeczywiście bardzo wysoko. Rzeczywiście mieliśmy bardzo dobre e, statystyki za trzeci kwartał. Nie dzięki politykom, dzięki przedsiębiorcom. Potem stał się czwarty kwartał 2020 roku, który już był totalną porażką. Z winy polityków. Albowiem to politycy, mimo tego, że kosztem poświęcenia milionów Polaków, kupiliśmy im jako naród czas na przygotowanie systemu opieki zdrowotnej na nadejście drugiej fali wirusa, to jak się okazuje, politycy nie zrobili nic poza... Mm, Przygotowywaniem się i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich. Próbą podnoszenia sobie pensji. Pamiętajcie, że ci bezczelni ludzie e, próbowali podnieść sobie pensję. A pierwszej damie próbowali w ogóle dać pensję za to, że jest pierwszą żoną. Żadnych obowiązków nie chcieli jej przydzielić, tylko kasa. Kasa 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 za to, że jest e, żoną przy mężu i robili w ogóle całą masę różnych brzydkich rzeczy. I nie, nie chodzi mi o nawiązanie do o, y, obecnych, y, obecnych, y, tych, obecnych afer, tylko chodzi mi na przykład o to, że zamiast realnie rządzić krajem, to się napierdzielali między sobą, robili jakieś podchody, inne tego typu rzeczy. Mówiąc krótko, zmarnowali poświęcenie nas, Polaków, bo pamiętajmy, że do ile w tej chwili nie ma przyzwolenia społecznego na lockdown. I PiS za chwilę, jak będzie prawdopodobnie ten lockdown wprowadzał, to spotka się z gigantycznym oporem społecznym. O tyle, w, w, wtedy jak wprowadzę go pierwszy raz, to przyzwolenie społeczne było. I to spore. Ludzie byli przerażeni. Sam byłem przerażony. Dałem się ponieść panice medialnej, za co wiele razy potem przepraszałem, więc już nie będę. E... E... Natomiast yy, natomiast no już się z tym rozliczyłem, no ale przyzwolenie było. Ale to przyzwolenie było oparte na oszustwie ze strony rządu. E, dlaczego u mnie było to przyzwolenie? Chociażby dlatego, że nam powiedziano, że ono będzie na dwa tygodnie. E, tak to zakomunikowano medialnie, że zamkniemy się na chwilę. No Na dwa tygodnie może z jakimś przedłużeniem, ale na początku miało być na dwa tygodnie. Dzięki temu ten wirus zostanie zduszony w zarodku. Dzięki temu, że zamkniemy granice, będziemy testować, nie wychodzić i tak dalej, ten wirus się nie rozleje i nie będziemy mieli. No i się skończy po tych dwóch, trzech tygodniach. Tymczasem już dzisiaj wiemy, że to już jest drugi rok, bo, już po, bo rocznica wprowadzenia tego pierwszego lockdownu już minęła, i tutaj końca nie widać, bo był kiedyś taki teleturniej końca nie widać. Dla, dlatego było przyzwolenie. Dzisiaj już nie ma przyzwolenia, bo dzisiaj ludzie już wiedzą że no jeśli to się skończy, to nieprędko, nie? Między innymi dlatego, że politycy pozwolili temu się rozlać po całym kraju. Ale nieważne. Dzisiaj będzie o ekonomii, a nie o wirusie. W każdym razie oszukano nas w tym sensie, że wprost nam mówiono ekspresji verbis. Potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu na, na nauczenie się, jak ludzi leczyć, na kupienie materiałów, na zorganizowanie ym, systemu opieki i tak dalej, I nic nie zrobiono. Nic nie zrobiono. W rezultacie czego na jesieni czekała nas no, koszmar. Czekał nas koszmar, który dla około 40 tysięcy ludzi. Którzy byli zakażeni wirusem, skończył się śmiercią. Dla 70 tysięcy ludzi nadprogramowych, poza y, takie zgony, które wynikały z normalnej sytuacji demograficznej Polski, y, też skończył się zgonem. Czyli mamy 110 tysięcy ludzi, którzy straciło życie, jeśli dobrze dodaję, co daje około pół miliona milion ludzi y, żywych, dotkniętych stratą, bo, bo rodziny tamtych. Koszmar. Może pamiętacie moje vlogi, wywiady z tamtego czasu. Ludzie tracili życie w karetkach, bo system opieki zdrowotnej przestał działać, ludzie ze świeżym udarem nie, nie byli we właściwy sposób ratowani, bo, bo zamiast ich, karetka ich przywoziła po szpital, do jej czekać i tak dalej, tak dalej. No koszmar się dział. Naprawdę koszmar się dział. Ech. No i, no, i był lockdown, tak. Lockdown, który był za długi. Dzisiaj już nawet pisowcy, pisowscy eksperci o tym mówią, że on był za długi, przez to nie spełniał swoich warunków. Oni właśnie mówią od tej strony, że ludzie się zniechęcili, przestali tych, tych obostrzeń przestrzegać i tak dalej, ale tutaj chodzi o, o coś innego. Ludzie po prostu. No, to po prostu trwał za długo, tak? Przez to gospodarka została znowu zarżyta, bo to paradoksalnie lepiej dla gospodarki, jakby została zamknięta na tydzień, dwa, niż takie wiele miesięcy nie wiadomo czego. E, zwłaszcza, że te rozporządzenia były podawane w często w sposób niechlujny na ostatnią chwilę, do tego stopnia, że na przykład przedsiębiorcy prowadzący działalność w galeriach handlowych potrafili wieczorem iść spać, i wydawało się wszystko normalnie, biznes jak like usual, a rado szli do pracy i się dowiedzieli, że już im nie wolno. Nie mówiąc już o takich akcjach, żebyśmy się dowiadywali na kilka godzin przed, przed świętem zmarłych, że będą zamknięte cmentarze, no i ludzie się rzucili na te święto zmarłych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powodowało to, że ludzie się bali prowadzić biznesy, nawet jak trochę otwierali te biznesy, te obostrzenia znosili, to się ludzie y, bali je otwierać i tak dalej, i tak dalej. No bardzo dziwne rzeczy się działy, tak? Od strony gospodarczej teraz mówią, to, to, że cała masa z nas straciła życie i zdrowie to jedno i za to Mam nadzieję, że ktoś tych ludzi rozliczy. Jeśli nie jakiś trybunał tutaj na ziemi, to mam nadzieję, że ktoś w zaświatach. No ale też po prostu zarżnęli gospodarkę, nie? No i tyle. I, i lecimy w dół. I o tym warto, warto pamiętać z dwóch powodów. Po pierwsze, już się kończy trzeci, pierwszy kwartał 2021 i prawdopodobnie ten kwartał też będzie do dupy. Dlaczego? Ano dlatego, że to też jest kwa kwartał, który upływa pod znakiem obostrzeń. No, no tak, po prostu, yy, po, po prostu, po prostu tak. Yy, yy, po prostu tak. W dodatku, prawdopodobnie, wynikających z faktu, że Politykom znowu się nie chciało nic zrobić, znowu się nie chciało przygotować naszego systemu opieki zdrowotnej, tym razem już na trzecią falę, więc wymyślili sobie, że może jak nas będą trzymać w domu, to tej trzeciej fali nie będzie. No, okazuje się, że ta trzecia fala przyszła i znowu mamy powtórkę z rozrywki. Znowu mamy znowu mamy nieprzygotowany system opieki zdrowotnej, który tym razem, no to już moim zdaniem jest taki bardzo, bardzo mocno aferalny i moim zdaniem takie afery jak afera respiratorowa czy tam afera mm, maseczkowa, ta bez, bez atestów, to to tak naprawdę mały miki przy tym, co się działo teraz, bo przypomnijmy, że y, pisowcy, tak chyba to można ogólnie powiedzieć, postawili dziesiątki szpitali tymczasowych, które kosztowały masę kasy, a oni je postawili jeszcze w trzecim, w czwartym kwartale 2020, czyli już wiele miesięcy temu, kosztowały masę kasy. Yy, za to, że one będą stać? Po prostu PiS wy... powiedział tak, ok, stawiamy coś, czego nie używamy, to będzie kosztować masę kasy, ale w ten sposób kupujemy sobie bezpieczeństwo. I jakby nie daj Boże coś się stało, to te szpitale są, cyk, je się otworzy, już będą. No teraz się okazuje, że gucio, że tych zajętych łóżek yy, w tej chwili covidowych mamy mniej, Niż w, dwa, niż w poprzednim kwartale, czyli w czwartym kwartale 2020 roku, a już brakuje. Już się dzieją takie cyrki jak poprzednio, ba nawet większe cyrki się dzieją, bo w, w, wtedy nie było mowy, że minister zdrowia w, kazał lekarzom przestać leczyć pacjentów. Przynajmniej nie ogólnie. Zdarzało się, że jakiś konkretny lekarz czy ordynator dostał zakaz, bo powiedziano mu na przykład jego oddział onkologiczny od dzisiaj będzie lekarz, oddziałem covidowym. No ale to się zwykle kończyło tym, że taki pan y, ordynator wychodził na konferencję prasową, mówił, że jego pacjenci przez to umrą no i minister cofał decyzję, czyli de facto wyrok na tych pacjentów. A teraz, a teraz to już jest w wariancie ogólnopolskim i teraz już nie ma, że łzy lekarzy, łzy rodzin nie, ma być wykonane, bo jest tak bardzo do dupy. Czyli jak? Wtedy, wtedy nie było szpitali tymczasowych i było lepiej, a teraz są szpitale tymczasowe i jest gorzej? No właśnie. Ech, no właśnie. Mhm. E, więc wygląda na to, że po prostu tam był niezły wał, przynajmniej z częścią tych szpitali tymczasowych, że pieniądze, powiedzmy, za gotowość zostały zapłacone, a tej gotowości nie było. Czy nie ma i teraz jest odbudowywana i tak dalej i tak dalej, i tak dalej. Ale to i tak nie, do, nie wszystko wyjaśnia, bo to wyjaśnia dlaczego nie jest lepiej, a przypominam, że jest gorzej. No i w rezultacie tego, że narosła niesamowita panika. Yy, yy, panika, ludzie naprawdę boją się, yy, boją się wychodzić, ludzie boją się. Yy, yy, nie, nie tylko bo, boją się wychodzić, ale no, nie korzystają. Nie, nie korzystają z tego gospodarki, ta gospodarka też jest bykada, jeszcze będzie bardziej bykada. Święta Wielkiej Nocy już nam zapowiedziano, że mamy, spod, że, mamy, że mamy spędzić w zasadzie samotnie, co oczywiście jest znęcaniem się nad narodem polskim, zwłaszcza tą Częścią wierzącą, ale nie tylko wierzącą, bo e, obchody Wielkiej Nocy to już jest kwestia kultury, e, kulturowa, no ale to jest też świństwo dla gospodarki, bo Wielkanoc oczywiście nie jest tak gigantycznym mm, powodem do zakupów jak Święto Bożego Narodzenia, ale trochę jest. Ludzie da śniadanie wielkanocne wydają pieniądze, żeby ładnie wyglądać przy tym stole, sobie coś kupują, zwłaszcza panie. W coraz większej ilości rodzin jest zwyczaj dawania prezentów dzieciom, przynajmniej u mnie w rodzinie daje się dzieciom. Dorośli sobie dają tylko na Boże Narodzenie, a, ale na Wielkanoc dzieciakom się daje, nie? No właśnie. No ale jak ludzie siedzą pozamykani w domach, jak te śniadanie wielkanocne, to będziemy jeść co najwyżej w wąskim gronie domowników, no to ono będzie takie zwykłe, no to nie wyda się więcej. Też żona dla męża to się może stroić, że się tak wyrażę, bardziej wieczorowo i niekoniecznie w dużej ilości ciuszków, nie? No to też nie kupi i tak dalej, i tak dalej. Biznes się nie kręci. I to wszystko przełoży się na zapaść w, w pierwszym kwartale 2020. Dlaczego to jest ważne? A no dlatego to jest ważne, że yy, za kilka dni... W sobotę, 20 marca, rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie ogłaszał tak zwany Nowy Ład dla Polski. To jest coś, co wielu ludzi przeraża. Część ludzi przeraża, bo nazewnictwo wyraźnie nawiązuje do spiskowych teorii o Nowym Porządku Świata. Pan Mateusz Morawiecki wprost używał takiego określenia Nowy Porządek Świata. Potem mówił o Nowym Porządku dla Polski, a teraz sobie zmienił na Nowy Ład dla Polski. I, no I to ludzi przeraża, bo jest niemożliwe, żeby tak znamienity, znamienity historyk, który na tych studiach historii nauczył się nawet jak zarządzać bankiem, no nie wiedział, co oznacza nowy porządek świata. Część ludzi się obawia z tego powodu. Natomiast druga część, do których niewątpliwie ja, ja też się zaliczam, zdaje sobie sprawę, że PIS, żeby utrzymać się przy władzy, będzie musiał jeszcze mocniej kupować głosy swojego elektoratu. czy mówiąc krótko, będzie musiał im jeszcze więcej dać. A ponieważ już nie ma komu zabrać, znaczy musi komuś zabrać, tak? No i prawdopodobnie sięgnie po majątek, czyli jakieś yy, jakaś forma opodatkowania własności. Podatek katastralny, podatek lokat. Zresztą to już powoli ujemne oprocentowanie lokat, albo zrobi gigantyczną inflację poprzez gigantyczne dodróg i tak dalej i tak dalej. To coś tutaj będzie wymyślał. I wszystko to będzie usprawiedliwiał tym, że ten drabunek, bo to będą zrabowane nasze pieniądze, które my ciężko zarobiliśmy swoją pracą i teraz będą nam odebrane i część. I częściowo redystrybuowane do tych, którzy są beneficjentami programów prawa i sprawiedliwości. Częściowo pewnie, jak to w totalitaryzmie, a pis już niestety do totalitaryzmu komunistycznego bardzo mocno nawiązuje, będą zmarnowane, na częściowo zagrabione. I to tak, do bo państwo musi z czegoś wyżywić, nie? Ech, bo dla mnie, jak ktoś na przykład kupuje maseczki bez atestu, które potem nie wiadomo, co się z nimi dzieje, to jest swoista grabież. No. A to, że te pieniądze zostały potem na coś przeniewierzone, zmarnowane i tak dalej, to, 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 to nie ma większego znaczenia. Ale w wielkim skrócie, rząd będzie usprawiedliwiał tą grabież, to zabieranie nam tych pieniędzy, tym, że trzeba y, gospodarkę odbudować. I tutaj dojdzie do takiej swoistej schizofrenii bo jestem przekonany, tutaj nie trzeba być jasnowidzem i nie trzeba robić wizji, że ta konferencja PiSu, która będzie miała miejsce w weekend, będzie podzielona na dwie części. Pierwsza część, jesteśmy zajebiści, dzięki nam gospodarka ma się świetnie, Polska ma się świetnie, no i to jest nieprawda. I to jest pierwsza część, pierwsza ważna rzecz w tym vlogu, to jest nieprawda, że polska gospodarka ma się świetnie. Nieprawda. Pis nie uratował polskiej gospodarki, pis ją zniszczył. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz będą mówić, że trzeba ją odbudować. I to jest ta schizofrenia, bo skoro gospodarka ma się tak fantastycznie, to po co ją odbudowywać, prawda? Ech, natomiast, no ponieważ tam w podróży pewnie będą płomienne prze, y, przemówienia, pewnie jest spora część y, tego tego nie uchwyci, no to wiedzcie o tym, że jeśli tą gospodarkę rzeczywiście trzeba odbudowywać, to po zniszczeniach, jakie wywołały decyzje Prawa i Sprawiedliwości. I przypominam, że były kraje, na przykład bodajże Szwecja, w którym knockdownu nie było i tam jest mniejsza śmiertelność niż w Polsce. Tak, moi kochani, tam jest lepiej niż w Polsce, mimo tego, że Mimo tego, że nie było lockdownu, ale tam były dwie rzeczy, których za cholerę nie ma w Polsce. Pierwsza rzecz dobry system opieki zdrowotnej. Mamy na, mamy na kanale wywiad, w którym są pokazane zdjęcia i filmik nakręcony przez mojego serdecznego przyjaciela, co prawda z Norwegii. Nie, Szwe a nie, nie Szwecja, tylko Norwegia, ale w Norwegii też jest w miarę normalnie z koronką. I zobaczcie, jakie tam są warunki w szpitalu. Ten szpital wygląda jak dobry czterogwiazdkowy hotel w Polsce. Jedzenie świetne, wielki pokój, biurko do pracy, fotel dla kogoś odwiedzającego. No, no obejrzyjcie sobie, tam jest świetnie. I to, co jest ważne, to to, że dobry system opieki zdrowotnej ale także zaufanie do rządu. Że jak tam rząd mówi, słuchajcie, nie każemy wam zostać w domach, ale prosimy, jak nie musicie, to nie wychodźcie. Nie każemy wam robić tego i tego, ale prosimy, jak możecie, to róbcie. To ludzie to robią. Dlaczego? Bo oni ufają swojemu rządowi, bo ich rząd jest poważny. Bo jak rząd coś mówi, to znaczy, że naprawdę im tak wychodzi, że naprawdę zrobili badania, i z tych badań wynika to, co wynika, a nie, że im się wydaje, przeczytali jakieś czasopismo naukowe i na podstawie tego pod, podejmują decyzję. Także te zniszczenia to jest wina PiSu, a odbudowa jest po zniszczeniach pisowskich. Ich pretekstem do nich był wirus. Oczywiście wirus istnieje, jest groźny itd. Natomiast jak pokazuje, można było sobie w różny sposób z nim radzić. I teraz wam artykuł właśnie w portalu Forsal. Napisane przez osobę, która posługuje się tylko inicjałami TL, wzrost gospodarczy w Europie. Polska z szóstym najgorszym wynikiem. Po gwałtownym odbiciu, jakie obserwowaliśmy w trzecim kwartale 2020 roku, w czwarty kwartał minionego roku przyniósł spadek PKB, zarówno w strefie euro, jak i w całej wspólnocie. Polska zanoto, zanotowała szósty najgorszy wynik wśród Państw Unii Europejskiej. Według szacunków opublikowanych przez Eurostat, w czwartym kwartale 2020 roku sezonowo wyrównany PKB spadł o 0,7% w strefie euro i o 0,5% w Unii Europejskiej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadki te następują po silnym odbiciu, jakie było widoczne w trzecim kwartale 2020 roku. Gdy Gospodarka Eurolandu wzrosła o 12,5%, a w całej Unii Europejskiej o 11,6%. Oraz po najsilniejszych spadkach od 1995 roku obserwowanych w, drugiej, w drugim kwartale 2020 roku. Minus 11,6% w strefie euro i 11,2% w Unii Europejskiej. W porównaniu z tym samym kwartałem w poprzednim roku PKB wyrównany sezonowo spadł o 4,9% w strefie euro i 4,6% w Unii Europejskiej w czwartym kwartale. Wzrost PKB w, w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. W porównaniu z poprzednim kwartałem w ostatnich trzech miesiącach 2020 roku najle najlepiej radziły sobie gospodarka Rumunii, która odnotowała wzrost PKB na poziomie 4,8%. Kolejnymi państwami z największym wzrostem PKB liczonym kwartał do kwartału był Malta 3,8% oraz Chorwacja i Grecja po 2,7%. E, najsilniejsze spadki odnotowały Irlandia minus 5,1% oraz Austria 2,7%. A najlepsze we Włoszech minus 1,9%. I w, przepraszam, a następne we Włoszech minus 1,9% i Francji minus 1,4%. W relacji rocznej tylko Luksemburg był na plusie, podczas gdy wszystkie pozostałe gospodarki Unii Europejskiej skurczyły się największy roczny. Znaczy, ten spadek o 0,9 widoczny był w Hiszpanii. Tutaj mówię o relacji rocznej. Polska znalazła się w grupie państw, które były pod kreską zarówno w porównaniu do poprzedniego kwartału, jak i do kwartału sprzed roku. W ujęciu kwartalnym PKB Polski spadło 0,7%, natomiast w ujęciu rocznym spadek wynosił o 2,7%. To jest Szósty najgorszy wynik w Unii Europejskiej. I pamiętajcie, że ten wynik polskiego PKB jest podlany setkami miliardów złotych, których Polska nie posiadała, więc pochodzą z pożyczek oraz do druku. Pożyczki będą spłacać jeszcze nasze wnuki, prawnuki, a odsetki ich będą rujnowały kolejne budżety odsetki od nich natomiast mm, e, e, to są odsetki, e, natomiast e, e, natomiast do dróg to jest inflacja i wzrost cen, a więc de facto zaglądanie do portfeli każdego jednego Polaka, zwłaszcza takiego, który ma jakiekolwiek oszczędności. I teraz, co jest istotne, e, Ktoś powie, ale jak, jak to wpływa na PKB i dlaczego to nasze PKB jest sztucznie zawyżone? A no, tak, że zobaczcie. Jeżeli rząd PiSu pożyczył 200 miliardów złotych, przykładowo, i te 200 miliardów złotych komuś dał, to część tych pieniędzy trafiło na konta bankowe i wiele innych miejsc, natomiast część tych pieniędzy zostało wydanych. A jak zostało wydanych, to pojawił się popyt. A ten popyt zaspokojony podażą zrobił nam wzrost PKB. Czyli mówiąc krótko, jak ktoś dostał odpisu milion złotych i wydał ten milion złotych na cokolwiek, to to zrobiło powiększenie PKB o milion. Tak wielki był uproszczeniu. I wiązało się z wpływami z podatku dochodowego i także z VAT-u, i teoretycznie to super. Także w praktyce to koszty są właśnie takie, jak mówiłem. Inflacja, czyli zabieranie każdemu z nas, zwłaszcza tym, którzy mają jakiekolwiek oszczędności, i pożyczki, które będą nas rujnować jeszcze przez długie, 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 długie dziesięciolecia. I tyle. A mimo to jest tak bardzo do dupy, bo przyznaj... pamiętajcie, że zadłużenie, wzrost zadłużenia. Polski to jest też jeden z największych w Unii Europejskiej. Inflacja w Polsce to też jest jeden z największych w Unii Europejskiej. Czyli, mówiąc krótko, PiS kupił wzrost PKB, za nie swoje pieniądze, bo za nasze, a i tak wyszło fatalnie. I tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że nie zabiorą nam zbyt wiele, bo część jednak nam na pewno zabiorą. Trzymajcie się, nie dajcie się. Pa.